Przystępujemy do następnego punktu porządku obrad. Punkt trzeci. Sprawozdanie z wyborów sołtys, sekretarz sołecki oraz przewodniczących zarządów osiedli i zarządów osiedli. Proszę panią Lechańską o odczytanie. Na podstawie zarządzenia nr 74 łamane przez 2011 wójta gminy Raszyn z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie zwołania zebrań ogólnych mieszkańców do przeprowadzenia wyboru przewodniczącego zarządu osiedla i zarządu osiedla w osiedlach oraz zebrań wiejskich do przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwach na terenie 7 osiedli i 15 sołectw gminy w miesiącach maj i czerwiec odbyły się zebrania wyborcze zwoływane w celu wyborów organów sołectw i osiedli. Termin i miejsce zebrań zostały określone w załączniku do wyżej wymienionego zarządzenia. Urząd Gminy w Raszynie przygotował ogłoszenia zawierające terminy i miejsce zebrania. Sołtysi i przewodniczący zarządu osiedla powiadomili swoich mieszkańców o terminach i miejscach zebrań wyborczych. W zebraniach wyborczych z ramienia władz gminy uczestniczyli wójt gminy Raszyn, pan Andrzej Zaręba i jego zastępcy. W zebraniach brali udział także przewodnicząca rady gminy oraz radni z poszczególnych okręgów wyborczych. Obsługę techniczną zebrań wyborczych zapewnili pracownicy Urzędu Gminy w Raszynie. Zebraniom wiejskim przewodniczyli sołtysi sołec, przewodniczący osiedli lub inne osoby wybrane przez zebrania wyborcze. Wyborów sołtysów, przewodniczących zarządu osiedla, organów wykonawczych, odpowiednio sołectw i osiedli oraz rady sołeckiej w sołectwach, zarządu osiedla w osiedlach, kolegiów opiniodawczo-doradczych, sołtysów, przewodniczących zarządu osiedla dokonały zebrania wyborcze w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i spośród nieograniczonej liczby kandydatów posiadających czynne prawo wyborcze. Wybory przeprowadziły komisje skrutacyjne wybrane spośród zebranych mieszkańców uprawnionych do głosowania. Wybranymi na sołtysów i członków Rady Sołeckiej w sołectwach oraz na przewodniczących zarządu osiedla i członków zarządu osiedla w osiedlach zostali kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów. Sołectwo Jaworowa 1. Sołtys pan Kazimierz Ostrowski, skład Rady Sołeckiej pani Maur Jadwiga, pan Grzymek Piotr. Sołectwo Podolszyn Nowy, sołtys pani Maria Brzezińska, skład Rady Sołeckiej, pan Jacek Grzymek, pani Emilia Wisiak, pani Joanna Milczara. Sołectwo Jaworowa 2, sołtys pani Janina Furmańska, Rada Sołecka, pani Agnieszka Boczkowska, pani Grażyna Karkocha, pani Teresa Gołębiowska. Sołectwo Ławy, sołtys pan Stanisław Olesiński, Rada Sołecka, pan Wojciech Obłuski, pan Wojciech Ziętała, pan Janusz Wień. Osiedle Nowe Grocholice, przepraszam, sołectwo Ławy. Sołectwo Ławy, sołtys pan Stanisław Olesiński, Rada Sołecka, pan Obłuski Wojciech, pan osiedle Nowe Krakolice, przewodniczący zarządu osiedla pani Ewa Surmacz, skład zarządu osiedla pani Białowąs Joanna, pani Kwiałkowska Maria, pani Tyszkiewicz Jolanta, pani Małek, pan Małek Janusz, pan Żurawski Jerzy. Sołectwo Laszczki, sołtys pani Zuzanna Bąkiewicz, skład Rady Sołeckiej, pani Kamińska Beata, pani Zimnicka Anna, pan Bąkiewicz Robert. Sołectwo Dawidy, sołtys pani Katarzyna Iwanicka, skład Rady Sołeckiej, pan Kozecki Jacek, pan Kwiatkowski Robert, pan Hoffman Andrzej, pan Tolak, pani Tolak Wiesława. Sołectwo Falenty Duże, sołtys pani Bożena Kącka, skład Rady Sołeckiej, pan Nowicki Szczepan, pan Kazurski Dariusz, pan Koleński Marcin. Sołectwo Dawidy Bankowe, sołtys pan Jarosław Aranowski, skład Rady Sołeckiej, pani Romuska Grażyna, pan Wąt Grzegorz, pani Kajper Małgorzata. Osiedle Palety, przewodniczący zarządu osiedla pan Kazimierz Kłaromański, skład zarządu osiedla pan Hania Edmund, pan Gawron Norbert,
pani Buch Elżbieta, pani Cendrowska Magdalena. Sołectwo Falenty Nowe, sołtys pan Gajewski Sławomir, skład zarządu, skład Rady Sołeckiej, pan Gacparski Krzysztof, pan Koper Ireneusz, pani Pęczonek Agnieszka, pan Wąsik Andrzej. Sołectwo Sękocin Nowy, sołtys pani Krystyna Wąwer, skład Rady Sołeckiej, pani Misiak Cecylia, pan Makowski Dariusz, pan Gałązka Tytus, pan Litwie Józef. Sołectwo Sękocin Stary, sołtys pan Krzysztof Dzikański, skład Rady Sołeckiej, pani Kobryn Joanna, pan Kowalski Andrzej, pan Kaczorowski Grzegorz. Osiedle Raszyn 1, przewodnicząca zarządu osiedla pani Henryka Koper, skład zarządu osiedla pan Burmer Mieczysław, pan Jeromir Jerzy, pani Grzewska Teresa. Osiedle Raszyn 2, przewodnicząca zarządu osiedla pani Alina Wolska, skład zarządu Ludka Anna, pan Zutko Konrad, pan Kałuczak Jan, pan Sendler Grzegorz. Sołectwo Wypędry, sołtys pani Danuta Woźniak, skład Rady Sołeckiej, pan Zawadzki Henryk, pani Kurek Grażyna, pan Morencki Zbigniew, pani Grobińska Grażyna. Osiedle Rybie 1, przewodniczący zarządu osiedla pan Ryszard Kowalczyk. Skład zarządu pan Wilman Jarosław, pan Rędziak Czesław, pan Adamski Marian, pan Chmielewski Jan. Sołectwo Puchały, sołtys pani Gabriela Kaczorowska. Skład Rady Sołeckiej pani Kuligowska Grażyna, pani Jelonkiewicz Małgorzata, pan Lipiec Zbigniew, pan Dziekański Marek. Osiedle Rybie 2. Przewodniczący zarządu osiedla pan Andrzej Górecki. Skład zarządu osiedla pani Golikowska Alicja, pan Sieranski Marian, pan Dobrowolski Tomasz, pan Marcinkowski Dariusz. Sołectwo Janki, sołtys pan Adam Kazubek, skład Rady Sołeckiej pan Olesiński Andrzej, pani Zawadzka Lucyna, pan Grzebka Jerzy, pan Ciśkiewowski Ryszard. Osiedle Rybie 3, przewodniczący zarządu osiedla pani Elżbieta Szelon, skład zarządu pani Ciarka Zofia, pani Zabłocka Janina, pan Obuski Marek. Sołectwo Słomin, przewodniczący sołtys pani Elżbieta Szelon, skład Rady Sołeckiej, pan Osmulski Tadeusz, pan Kwiatkowski Paweł, pani Bieniek Jolanta, pani Super Elżbieta. Z przedłożonej informacji wynika, że na ogólną liczbę 22 okręgów wyborczych kolejny raz wybrano tych samych sołtysów przewodniczących zarządu osiedla w 14 okręgach. Są to Sołectwo Jaworowa 1, pan Kazimierz Ostrowski, Sołectwo Podolszyn Nowy, pani Maria Brzeźnicka, Sołectwo Jaworowa 2, pani Janina Furmańska, Sołectwo Ławy, pan Stanisław Olesiński, Sołectwo Laszczki, pani Zuzanna Bąkiewicz, Sołectwo Falenty Nowe, pan Sławomir Gajewski, Sołectwo Sękocin Nowy, pani Krystyna Wąter, Sołectwo Sękocin Stary, pan Krzysztof Dziekański, Osiedle Raszyn 1, pani Henryka Koper, Sołectwo Wypędy, pani Danuta Woźniak, Sołectwo Puchały, pani Gabriela Kaczorowska, Osiedle Rybie 2, pan Andrzej Górecki, Sołectwo Janki, pan Adam Kazubek, Osiedle Rybie 3, pani Elżbieta Szef. Dokonano wyboru nowych sołtysów przewodniczących zarządu osiedla w 8 okręgach. Są to Osiedle Nowe Grobolice, pani Ewa Surmacz, Sołectwo Daminy, pani Katarzyna Iwanicka, Sołectwo Falenty Duże, pani Bożena Kowska, Sołectwo Dawidy Bankowe, pan Jarosław Aranowski, Osiedle Falenty, pan Kazimierz Koromański, Osiedle Raszyn 2, pani Alina Polska, Osiedle Rybie 1, pan Ryszard Kowalczyk, Sołectwo Słomin, pani Elżbieta Szelon. W czasie odbytych zebrań pan wójt Andrzej Zaręba, jego zastępcy i radni informowali zebranych na zebraniach wyborczych o wykonywanych zadaniach, planowanych przedsięwzięciach
oraz odpowiadali na inne pytania zadawane przez uczestników zebrań. Wszystkie odbyte zebrania zostały udokumentowane w formie protokołów podpisanych przez przewodniczących zebrania i komisję skrutacyjną. Dokumentacja z odbytych zebrań znajduje się w Biurze Rady Gminy. W dniu 30 czerwca 2011 roku wszyscy sołtysi, przewodniczący zarządu osiedla wybrani na kadencję 2011-2015 otrzymają zaświadczenia o wyborze oraz teczki zawierające kopie protokołów z zebrań wyborczych, statuty sołectw osiedli. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jak widać, w większości przypadków mieszkańcy postanowili zaufać osobom, które już pełniły swoje obowiązki. Ja chciałam tylko nadmienić, że wśród tych osób, które pełnią którąś z kolei kadencję, mamy dwóch sołtysów z piękną, powiem tak, wieloletnią ilością pełnienia funkcji sołtysa. Są to dwie kobiety w naszej gminie. Pani sołtys z Laszczek, Marianna Bąkiewicz, bardziej znana jako Zuzia, Zuzanna Bąkiewicz, która już chyba 26 czy 7 rok z rzędu będzie pełniła swoją funkcję, oraz drugi sołtys podobny wiekowo stażem, sołtys ze wsi Puchał, pani Gabriela Kaczorowska. Mam nadzieję, że pozostali sołtysi również będą cieszyć się takim samym zaufaniem swoich mieszkańców. W przyszłości też będziemy mogli podziękować. Ja wiem, panie Tadeuszu, ja mówię tylko o tych, którzy jeszcze raz zostali wybrani. Wiem, że mamy sołtysów ustępujących, to znaczy, że ci, którzy nie zostali wybrani, bo oni sami zrezygnowali już z pełnienia funkcji, chociażby pan Mieczysław Góry z długoletnim stażem sołeckim, chyba też 20 kilka lat, prawda? Ja chciałam tylko przypomnieć starym stażem sołtysom i przewodniczącym rad osiedla oraz nowym, co mogą sołtysi i przewodniczący rady mogą uczestniczyć w obradach sesji rady gminy bez prawa głosu, mogą uczestniczyć w obradach komisji, mogą uczestniczyć, zgłaszać wnioski, mogą współuczestniczyć w inicjatywach uchwałodawczych, mogą i mają obowiązek współpracować z urzędem gminy w różnych sprawach finansowych dotyczących tak naglących u nas w tej chwili problemów jak melioracji, ochrony środowiska czy innych. Czyli są tą pierwszą osobą w społeczności lokalnej, osobą publiczną do kontaktu dla zwykłych mieszkańców naszej gminy i do nich normalny, taki zwykły mieszkaniec w pierwszej kolejności zwraca się z różną, z prośbą o jakąś interwencję. Proszę Państwa, w ciągu ostatniego roku do obowiązków sołtysów doszły jeszcze fundusze sołeckie. Ci starzy sołtysi o tym, starzy sołtysi wiedzą o tym. Ci nowi będą mieli troszeczkę pracy. Te fundusze sołeckie to nie są duże pieniądze, to są niewielkie pieniądze, ale mogą sprzyjać do robiąc różne przedsięwzięcia. Za te fundusze sołeckie pięknie można zintegrować społeczność wiejską. Kwota tych funduszy sołeckich jest od kilkunastu do 32 000 na sołectwo, ale proszę Państwa, można połączyć kilka sołectw w jedno przedsięwzięcie. Tak się odbywa to na terenie wsi sołectw Rybia, gdzie przewodniczący rad
osiedla Rybia, zarządy osiedla i radni wspólnie wykorzystują te fundusze sołeckie do wspólnego przedsięwzięcia, chociażby takiego, jak które ostatnio się odbył 19 czerwca, jako impreza integracyjna, z którego skorzystali nie tylko mieszkańcy Rybia, ale i pozostali mieszkańcy gminy. Zachęcam, żeby takich działań było w naszej gminie zdecydowanie więcej. Proszę Państwa, przystępujemy do takiej sytuacji. Proszę pan Tadeusz Pawlikowski ma. Dzień dobry Państwu. Pani Przewodnicząca, czy moglibyśmy tam w skład Rady Sołeckiej z Dawidach, jest troszeczkę personalnie. Poprosiłbym panią Kasię Iwanicką, teraz obecnego panią sołtys, żeby podała pełny skład, jaki jest w tej chwili i taki był przegłosowany. Dziękuję. Proszę pani Katarzyna. Pan Jacek Kozerski, Robert Kwiatkowski i pani Irena Jończyk. To są osoby w Radzie Sołeckiej. Bo ciotka wieś, to nie jest. Tak, ja byłam wtedy na tej... Trzy na tej osoby, tak. Startowała, ale nie wygrała. Ale nie przeszła. Na w czasach siedzi. Tam było podane Hoffman i Towar. Na Marta. Puskę. A i oni nie wygrali tam. Musiała się wpisać tutaj. To poproszę pani Marzena o poprawkę. Jączek. Tak. I zaraz pani damy to jeszcze. Nie wiem, puchała tam Lelonkiewicz Małgorzata. Tak jest napisane nazwisko? W Radzie. Lelonkiewicz. I wyrobił jeden, to jest tam. Lelonkiewicz. Proszę pani Danuta. I jeszcze odnośnie Rady Sołeckiej w Wypędach. Była dogrywka między panem Korenckim i panią Rowińską. I pan Korencki uzyskał większą ilość głosów. A jest też pisana pani Rowińska. Pani Rowińska odparła. I na Rybiu jeden pan Wilman też. Pan Polecki, tak? Też nie przeszedł. Tak, zostaje pan Polecki, a pani Rybiu. Pan Wilman, to pan Rydzian. I jeszcze dalej. A był przeczytany. Rybiu jeden. Bo trzy osoby. Pan Lecia Czesław, pan Adamski Maja, pan Polecki ja. Ale ty jesteś słodycy, co normalny. Przewodniczący Rady. Dobrze, to proszę. A kto jest? Poprawki, czyli sprawozdanie z poprawkami zostanie przyjęte.